15 sierpnia w Gdańsku. To jest historia, ale to już jest, jeżeli chodzi o Wyścig Solidarności po raz 29.
rekreacyjne, bo gości kończy się jeden tur, trzeba się już przygotowywać do kolejnego. Wiemy, jakie to jest wyzwanie logistyczne, jakie to jest wyzwanie finansowe, jakie to jest wyzwanie kadrowe. Także też z tego miejsca wielkie ukłony i podziękowania dla Waldemara Kręca, bo oprócz tych spraw pracowniczych jako szef regionu, walki o prawa pracownicze musi się zajmować, właśnie musi się zajmować. On to kocha, on to chce. Wyścigiem Solidarności Olimpijczyków na tyle, ile może. Pomaga także Komisja Krajowa, ja jako przewodniczący Komisji Krajowej, i że ten wyścig przetrwał przez tyle lat, to jest właśnie zasługa wszystkich członków Solidarności. Czy na przestrzeni tych 29 edycji uważa Pan, że ciągle warto organizować taki wyścig? Trzeba, bo by nie było, gdybyśmy inaczej myśleli, a różne były momenty wyścigu Solidarności, to już by tego wyścigu dawno nie było. To są ludzie, którzy są zapaleńcami kolarstwa, zapaleńcami sportu, zresztą pomagają nam olimpijczycy, cały czas na trasie jeżdżą, chociażby czy olimpijczycy, którzy kiedyś byli zawodowymi kolarzami, tak jak Marek Leśniewski, mam nadzieję, że go tutaj spotkam. To jest dla nas bardzo ważne i z tego się cieszymy, że możemy być wspólnie razem i kibicować tym sportowcom, którzy zmagają się na trasie wyścigu Solidarności i olimpijczyków. Zwycięzca etapu z Nowego Sącza do pięknego, gościnnego i radosnego Jaworzna. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wręczają nagrodę za pierwsze miejsce, a więc Decker, Altan Decker, cieszy się dyrektor sportowy i także gratulujemy. Dirk Arnold i cieszą się zawodnicy, którzy pracowali na ten sukces. Poczekaj, ja muszę najpierw zrobić to, bo później będę mógł. A to mogłeś to sobie zrobić. Bo mi jest niegodnie siedzieć, kurde, no co ty. Bo... Dobra, ja sobie wezmę teraz już prosimy do klasyfikacji punktowej. Koszulka biała, white jersey, a to jest koszulka Lotto, Sylwester Janiszewski i Marek Merz 7M. Natariusz Starzycki, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Władysław Sopata, dowodniczący terenowy.
Tak, gdzie ma pisać? Gdzie ma pisać? Mogą się potoczyć ostateczne zmagania kolarzy, które zakończą się w Łodzi ostatecznym finałem. Powiem tak, dzisiaj Sylwester Janiszewski zrobił kolejny krok ku zwycięstwu, zdobył 4 sekundy bonifikaty na mecie. Przed nim byli zawodnicy, którzy nie są w klasyfikacji generalnej grozi, także moim zdaniem, moim skromnym zdaniem wyścig już jest wygrany przez Janiszewskiego. Wiadomo, meta jest zawsze na mecie, czyli w Łodzi po przekroczeniu linii mety będzie wiadomo, że Sylwester wygrał, ale ma mocną ekipę Vivateku, która jest w stanie go doprowadzić do Łodzi na tej pozycji do lidera. Mi się wydaje, że z tej trójki, która dzisiaj finiszowała, to jest trójka najlepszych sprinterów na tym wyścigu. Z tej trójki mogą potrwać również zwycięstwo etapowego w Łodzi. Drużynowo Vivatek, także uczestnik to nie powinien wnieść żadnej zmiany. Trzeba po prostu przejechać jak najbezpieczniej i dowieść lidera do mety. I tak będzie.